Cześć wszystkim, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia edycja ostateczna. Czytuję ostatni punkt kontrolny, czyli to jest kolejny odcinek nagrany. Jeden po drugim, żeby nie przedłużać. I też nie, żeby nie było jakiegoś przeskoku do wcześniejszego zapisu. A też nie chciałem, żeby tamten poprzedni odcinek trwał 50 minut czy tam godzinę. Bo to są zdecydowanie za długie odcinki, przynajmniej tak mi się wydaje, nie chciałbym robić takich już 45-minutowych. Także ograniczę się do tych maksymalnych 30-35 minut, ale będę starał się tam 25-minutowe robić. I teraz, żeby nie przedłużać, już czytuję ostatni punkt kontrolny. Czyli ten etap chyba ucieczki przed policją, tak mi się przynajmniej wydaje. Po dachach. Tak jest. Ok, czyli tutaj muszę wziąć apteczkę, o ile ona jest jeszcze aktywna i... No chyba trzeba się strzelać ewidentnie z tymi policjantami. Bo to nie ma szans, żeby uciec tak bez szwanku. Tu widzę jakiegoś policjanta. Dobra. Skąd oni do mnie strzelają? Aha, dobra. Jest jeden, czyli tutaj na spokojnie. Podejrzewam, że od pleców nikt mnie nie zaskoczy. Bo ich jest coraz więcej. Dobra. Muszę cały czas patrzeć na tą minimapę, czy nikt się nie zbliża od pleców, od tyłu, żebym nie dostał. Dobra. Jeszcze jeden tu jest. Ok, widzę go. On miał strzelbę, to warto mieć. Warto wziąć ją. Jeszcze jeden. Okej, widzę. Już czuję, że będę musiał chyba zabić pół policji Lost Haven, żeby zakończyć tą misję. Gdzie teraz? Tędy na pewno mi się nie uda. Nie widzę też, chociaż może trzeba spróbować. Nie, to ewidentnie nie jest ten. Tutaj też nie. A nie, dobra, tutaj jest, nie zauważyłem tego. Jest komiks jakiś. Dosyć długa ta misja. Mówiłem, wiedziałem, że będzie skomplikowana ta z tym hotelem. Ale co podkreślam, cały czas nie jest to tak skomplikowana misja jak wyścig. Dobra, teraz muszę chyba udać się do kościoła. Dobra, to teraz jest tutaj ta ceremonia pogrzebowa, na którą odwiedziliśmy Sama. I chyba musimy dołączyć, żeby po prostu nas policja nie wykryła. No matter how far we've fallen, we can find redemption in death. Now William, he was a sinner, yes, but he was also a loving son, a protective brother and a loyal friend. And for those virtues, we pray that his soul will find salvation. And now I believe one of Billy's closest and dearest friends would like to say a few words. Thank you, Father. O, to jednak on przeżył. I just wanted to pay my respects. To są ci, którzy dwa odcinki wcześniej
Zostali przez nas zlikwidowani. W zasadzie na oczach Tomiego. I don't know how I'm good. What are you doing? Wait. That's the guy. That's the guy who killed Billy! O, strzelanina w kościele. Dobra, z każdej strony do mnie strzelają. Dałby ściągnąć w sumie tamtego z karabinem maszynowym. Czy to jest koktajl Mołotowa, czy mi się tylko wydawało? To całkiem dobrze idzie, nawet w kościele widzę, komiksy czytają na mszy. Nieładnie, tak nieładnie. Dobra, jest ktoś wyżej na ambonie. Okej, tu jest czysto. Trafiłem. Ale chyba się gościu spalił, no dobrze. Kontynuujmy. Szkoda, że nigdzie nie ma amunicji, bo całkiem dobrze mi idzie. Czyli muszę zabić Johniego. O kurde. No i co z tego, że to kościół? A jednak ucieka, dobra. No i niech tu wychyli łeb, to zginie. What have you done? Murder in the house of God. Oj tam pogrzeb zbierowy się zrobił, będzie za jednym zamachem. Thieves, rapists, killers. And God would have embraced them if they'd asked for forgiveness. Now which one of these men might have sought redemption by working with the poor? Which one might have saved just one life? None of us, father. You bastard. If you have any confessions to make, you better do it quick. No more bloodshed, please! I'm sorry, father. Consider this an act of divine retribution. Can't make us even. Sure. For now. For your trouble, father. I don't want your blood money. You took theirs. Not a lot of difference from where I'm standing. There should be enough dough to patch up the bullet holes and keep you quiet. When the cops come, you tell them the gunman who did this had East Coast accents. Must have been from out of town, right? I won't lie. But I won't say anything at all. Good. Be a shame if we had to come back here. Where the hell were you?
Oto jeszcze nie koniec. Followed me straight back out. Where are they now? The same place as all these guys. Come on, we gotta go. Ucieknij sam do baru Salieriego. O kurde, to nie będzie proste. Komiks? Nie, amunicja. Nie, komiks, dobra. Dobra, czy ja muszę ukraść ten karawan? Dawaj, wskakuj. Szybciej, szybciej. O kurde, aż trzy gwiazdki, nie? To chyba najwyższy wynik. Przynajmniej na tym etapie gry podejrzewam, że ciekawe, czy w ogóle będzie możliwość uzyskania 5 gwiazdek. O, jak agresywnie jeżdżą. Dobra, muszę najpierw doprowadzić sprawę do końca, a na pogrzebie Billiego. Nie ściągaj za sobą policji, no to jest problem. No dobra, zaraz spróbujemy ich zgubić. Okej, jadę dobrze. Kurde, ale się odgrodzili. Masakra teraz. Jak tutaj uciec, jak oni co chwilę mają jakąś blokadę drogi? Nawet drogę wyletową za miasto odgrodzili. A, to się chyba nie uda. Zginąłem. No, czyli to nie będzie takie proste. Uciec przed trzema gwiazdkami. Podejrzewam, że to jest dużo trudniejsze niż na przykład w GTA. No, ale próbować trzeba. We gotta go. There he is! There's no end to these guys! I'm gonna put you some AI too! Dobra, uzupełniłem życie. Może teraz się uda. Aha, on już wyszedł. Czy ja mogę wziąć radiowóz w ogóle? Mogę, o. Dobra, wsiadaj, jedziemy. Może radiowozem będzie łatwiej niż karawanem.
Whatever you did at the cat house got the cops plenty pissed. Yeah, it was messy, but I got everything done. Everything? Yeah. Everything. Dobra, nie ma żadnej policji w tej okolicy, więc warto by było gdzieś się tu przyczaić. W jakiejś uliczce może. Skąd się wziął radiowóz za mną? Dobra, uciekliśmy. No, jednak radiowóz był lepszym rozwiązaniem niż karawan. The priest will keep his trap shut, don't worry. Morello got a bloody nose, and you and Polly are in the clear for whacking Galati's son. Boss will be pleased. No, całkiem ładnie. Tamtym mostem chyba jechałem, jak była ta misja do wyjazdu z miasta, do wsi. To chyba tamten most właśnie służył do opuszczenia terenów w sumie miejskich. Czyli już powoli zaczynam rozróżniać, co gdzie jest w tym mieście. Ciekawe, czy w ogóle tak można tak pod barem Salieriego w sumie radiowozem podjechać. Nie, nie za dobrze chyba tak. Ale też nie chcę zmieniać auta, bo jak zacznę kraść, to może się policja zainteresować. Dobra, taka trudna misja. W sumie tak łatwo się udało ją zrobić za drugim podejściem. Co? O nie. Kurde, wiedziałem, że radiowóz to jest zły pomysł. Dobra, trzeba zgubić policję na szczęście. Jak wysiądę, mam nadzieję, że tu nie pojawi się zaraz radiowóz iść. Dobra, chwilę poczekam. Dobra, zgubiliśmy ich. Dawaj, wsiadaj. Muzyczkę muszę wyłączyć. Okej, dobra, teraz brama jest otworzona, czyli dobra, jak policja nas ściga, to te drzwi są po prostu zamknięte. Thanks again, Sam, for helping me out back there. I felt my time was up. It's not anything you wouldn't do for me. I know, but when you come that close to biting it, Christ, it's... Don't need to tell me about that. Just don't think about it. Best lesson I could ever teach you. Don't think about anything.
Rozdział ukończony. W sumie nie było tak źle. No i to będzie chyba wszystko w tym odcinku. Będzie nieco krótszy niż ostatni. Bo poprzedni to tak trochę się rozciągnął. No ale tak jak mówiłem, gdybym próbował w sumie go nagrać na raz, on by trwał około godziny, a takich odcinków nie chcę po prostu dawać, bo to są zbyt długie odcinki do obejrzenia na raz. No i też do nagrania. Także byłoby to na pewno męczące oglądanie godzinnego materiału. Lepiej chyba poświęcić coś takiego, taki czas na obejrzenie jakiegoś serialu. A na ten moment dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.